Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Jutro na pogodę w Polsce będzie wpływać układ baryczny wysokiego ciśnienia. Będzie dużo słońca, podobnie jak dzisiaj, i ani chmury, ani opady deszczu, ani też silniejsze podmuchy wiatru nie przyniosą nam ochłody. Tej nocy pogodnie i spokojnie w całej Polsce. Zachmurzenie małe lub maksymalnie umiarkowane, więc o deszczu czy burzach nie ma mowy. I temperatura w większości regionów jednakowa, i będzie to wysoka wartość, bo 18 stopni, a trochę chłodniej na północy, tam 15. W naszym województwie ta wyższa wartość, czyli 18, a gdzieniegdzie 17 stopni. Noc pogodna, na pewno bez deszczu, a ciśnienie atmosferyczne będzie wolno spadać. Jutro kontynuacja dobrej pogody, czyli bardzo dużo słońca w całej Polsce. Chwilami tylko na niebie będą pojawiać się drobne obłoki, ale jak widzimy, parasole możemy śmiało zostawić w domach. I temperatura, ta najniższa, to 26 stopni, i tyle pokażą termometry między innymi w Szczecinie, Poznaniu czy Gdańsku, a najcieplej będzie w centrum i na południowym zachodzie, 32 stopnie w cieniu. W regionie łódzkim 32 stopnie w cieniu, czyli w słońcu, to znaczy, że będzie na pewno więcej niż 35. A tego słońca jutro nie zabraknie, zachmurzenie będzie małe, więc na cień liczyć nie możemy. Wiatr będzie bardzo słaby, południowo-wschodni, a ciśnienie jeszcze trochę się obniży. I ta wysoka temperatura wraz ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego, to wszystko sprawi, że nasze samopoczucie jutro nie będzie najlepsze. I nie poprawi się ono raczej w kolejnych dniach, bo czwartek to będzie dzień burzowy i zjawiska, które wystąpią również w naszym regionie, mogą okazać się niebezpieczne. Więcej spokoju w piątek, nadal gorąco, bo 30 stopni, a w weekend znów więcej chmur i deszczu, ale na ochłodzenie póki co liczyć nie możemy. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.